Dzień dobry Państwu. Na dzisiejszym spotkaniu w Galerii 1001 Drobiazgów chciałbym Państwu opowiedzieć o medalach. W ogóle medalierstwo jest to niezmiernie ciekawa sztuka. Jest to w zasadzie rzemiosło artystyczne. Słowo medal pochodzi od łacińskiego słowa medalium. No, Medal ma zawsze awers, rewers. Najczęściej na awersie jest głowa, a później na rewersie jest opis. Jest to sztuka bardzo pokrewna z lunizmatyką. Różni się w zasadzie jedynie tym, że... W nunizmatyce musi być podana, jakby to powiedzieć, wartość jest podana, dana, dana waluta, którą ten, ta moneta reprezentuje, a medale powiedzmy tego nie mają. One powstają różnymi metodami. Najbardziej znane to są i najbardziej najczęściej to są medale odlewane i medale stemplowane, czyli bite ze stempla, Później takimi rzadszymi są medale trybowane, czyli składają się jakby z dwóch blaszek, które są osobno trybowane i później są ze sobą złączone. No i najrzadszą taką metodą powstawania medali jest medale niello, czyli medale, gdzie mamy płytkę, która jest grawerowana i później ten wygrawerowane otwory są zapełnione właśnie niello, czyli tą taką ciemną, powiedzmy masą i, i takie są tak. Nielowane medale, ale one są bardzo rzadkie. Jeżeli chodzi o jak to jest stare, no. no Medale są tak samo stare jak monety, a najstarsze monety pochodzą ze VII wieku przed naszej ery i były to tak zwane lidyjskie szekle, czyli też mówimy tutaj o powiedzmy 2700 lat, czyli powiedzmy jest to, jest, to, jest to bardzo, bardzo odległy czas. Mam taką ciekawą książkę, która została wydana w 1926 roku, i tutaj pisze, dlaczego warto zbierać. Zbierać monety i medale. Jest to oczywiście taka troszeczkę książka wydana przez firmę, która prowadziła aukcje antykwaryczne, zajmowała się handlem, właśnie obratem, starociami. No i tu akurat ta książka też znalazła się w moich zbiorach, dlatego że jest tu taki dział, który się nazywa Muzyk, instrumenty, zegary i optyczne aparaty. Tutaj jest piękna zakładka, która właśnie powstała w związku z wydawnictwem pana Kochańskiego i tutaj proszę zobaczyć pokazuje państwu medale na których tak jak wspomniałem są instrumenty muzyczne, zegary i oczywiście jakieś tam fizyczne aparaty. No, cała książka jest niezmiernie pięknie wydana, no i właśnie pokazuje i monety i medale, i to są naprawdę wspaniałe rzeczy. Ja, przez lata, yy, udało mi się troszeczkę tych medali zgromadzić. Nie ukrywam, że był taki czas, kiedy zbierałem pieniądze na swojego pierwszego kaflaka, i część medali, że tak powiem, byłem zmuszony upłynąć. Ale dzisiaj chciałbym Państwu. 13 medali pokazać, które się znajdują obecnie w moich zbiorach, i uważam, że są warte pokazania. Tutaj, akurat, mam taki stojaczek zaimprowizowany. Tu mamy piękną pamiątkę z leśna, ale wykorzystamy to i tutaj mamy bardzo ciekawy medal. Który, który został wydany w 1872 roku. On dotyczy poświęcenia katedry w mieście Lille we Francji. No i mamy jedną stronę, no i to w tamtym momencie to był Awers, a tutaj mamy bardzo ładny rewers, gdzie mamy właśnie herby biskupów miasta Lille i jest to bardzo ciekawie za Prezentowane. Ja będę pokazywał te medale z różnych okresów. Kolejny medal jest na przykład medalem poświęconym sportowym, poświęconym zawodom, które odbywały się w Budapeszcie. Te zawody były w 1932 roku, ale też muszę przyznać, że medal jest bardzo ciekawy i się dobrze prezentuje tu akurat mamy tą inskrypcję napisaną z którą wiemy że jest to 1932 rok. Oczywiście w tym moim zbiorze bardzo dużo jest takich właśnie medali gdzie mamy architekturę, ponieważ to jest na przykład medal wydany w 1800 80 roku i dotyczy katedry w Kolonii. Muszę przyznać, że bardzo właśnie podoba mi się ten graficzny widok tej strony medalu, bo czasami się mówi, że to jest druga strona medalu, a tutaj też taka scena figuralna, gdzie właśnie jest wydarzenie związane właśnie z tą katedrą w Kolonii. To jest Akurat te medale ciekawe. Tutaj jest też niezmiernie ciekawy medal, który został e, zrobiony przez Mennicę Państwową. To jest akurat opakowanie tego medala. On jest bardzo, bardzo ciekawy, ponieważ jak go tutaj otworzę, to jest w środku wspaniały. Medal jest ładnie zachowany właśnie przez to, że całe życie był w swoim, że tak powiem, oryginalnym pudełku. Jest tutaj, jest to medal, który został wydany na cześć Augusta Cieszkowskiego. To był. Bardzo ciekawy, bardzo mądry filozof i ekonomista był Herbu Dołęga. To Uniwersytet Poznański wydawał tego typu medale. I tutaj właśnie mamy też awers i rewers tego medalu, wspaniale zachowanego z Mennicy. Ale co jest ciekawe, na rancie tego medalu jest napisane Magister Felix Judek, czyli to zostało absolwentowi Akademii Właśnie Uniwersytetu Poznańskiego nadane, ale nie ukrywam, że nie jestem w stanie państwu pokazać teraz tego napisu, ale w każdym razie proszę mi wierzyć, że na rancie medal dedykowany to jest też bardzo ciekawa rzecz. Kolejny medal również związany z Poznaniem jest to medal związany z... O, się przewróciło. Jest to medal związany z wystawą, która miała miejsce w Poznaniu w 1913 roku. No, tutaj mamy piękny ratusz poznański. Po drugiej stronie mamy oczywiście panującego w tym czasie... Władcę Niemiec, ponieważ Poznań był wtedy pod zaborem, pod zaborem niemieckim, ale w każdym razie, co jest ciekawe w tym medalu, że jest to medal. No, trudno to nazwać destrukt, ale proszę zwrócić uwagę, że on jest nieobrobiony. Czyli nie ma idealnie okrągłej powierzchni, tylko jak był odlany, to jest jeszcze ta końcówka odlewnicza. I w tym momencie jest to bardzo ciekawe, ponieważ z tego wynika, że on jakby nie został wprowadzony do obiegu. Jest to taki w tym momencie półsurowiec, ale bardzo ciekawy medal z 1913 roku związany z Poznaniem. No, muszę powiedzieć, że bardzo lubię. Jak medale są w dobrych stanach zachowania, bo to jest na przykład medal w oryginalnym, eleganckim pudełeczku. Otwieram to pudełeczko i w środku mam medal, który został wydany z okazji zakończenia wojny prusko-francuskiej. Był on dawany weteranom wojny. Pruskim, a ta wojna była 1870-71, i też mamy tutaj awers. A po tej stronie mamy rewers, gdzie również możemy przeczytać inskrypcję, która znajduje się na tym medalu. I muszę powiedzieć, że jak najchętniej bym właśnie medale miał w takich oryginalnych opakowaniach, ponieważ dzięki temu one są ładnie zachowane. Muszę powiedzieć, że tu jest taki medal stosunkowo. Młody, który jest najmłodszy, bo to jest medal z 1980 roku. Jest to medal pokazujący, wydany z okazji 650 lat miasta Darmstadt. Z jednej strony mamy piękną panoramę tego miasta, ale nie ukrywam, że z drugiej strony jest faksymile jakieś pieczęci takiej majestatycznej, i też właśnie ta strona, w tym momencie, to teraz pytanie, to w tym momencie chyba ta pieczęć jest awersem, a tamta panorama jest rewersem, ale w każdym razie piękny, wybity w srebrze medal, właśnie na 650 lat miasta i muszę przyznać, że bardzo, bardzo to mi się podoba. Nie tak dawno od kolegi udało mi się kupić taki ciekawy medal. Jest to medal, który był, wprowadzony do obrotu po w 1904 roku jest to taka pamiątka nagrodowa dla pracowników banku w Paryżu. Ten bank w Paryżu w zasadzie działał w latach 1870 do 1940, ale wiem, że ten medal właśnie został wybity po 1904 roku. A zwrócił moją uwagę głównie z tego powodu, ponieważ od wielu wielu lat zbieram wszystko, co ma koła zębate, wszystko, co jest związane z mechanizmami zegarowymi. I tu proszę zwrócić uwagę wagę jest właśnie taka piękna ilustracja związana z przemysłem, czyli mamy właśnie to koło zębate. No i jest też płaszczyzna, na której normalnie powinno być wypisane nazwisko kto to dostał, a ten akurat jest taki troszeczkę anonimowy. No z mojej dużej kolekcji przedmiotów związanych z Napoleonem mam bardzo ciekawy taki też nagrodowy medal związany z Napoleonem. To akurat mamy Napoleona III, który Zmarł w 1873 roku. No Ta strona, do no, tutaj nie trzeba wyjaśniać, jak jest głowa, to wiadomo, że jest awers, a na rewersie jest płaszczyzna, która normalnie była przeznaczona do. Wypełnienia. Tam powinno być jakieś nazwisko, jakaś okazja, kto to dostał, a akurat ten jest pusty, więc, dlatego, akurat jest tu moja taka informacja, czego ten medal dotyczy. No, teraz może przejdziemy do takich troszeczkę starszych medali. Niezmiernie ciekawym medalem jest tak zwany medal urodzinowy. Jest to medal, na którym widzimy. Matkę cieszącą się z, z narodzonego dziecka, muszę powiedzieć, że to dziecko się miało tak na imię Henry Charles Ferdynand Maria Dreudon de Artos, książę Hambord. I to jest o tyle ciekawe, że. On został wydany 29 września 1820 roku. Ten Henryk był pretendentem do tronu francuskiego jako król Henryk V. Był pogrobowcem Karola. No, i właśnie z tej okazji został wydany ten medal. Tu mieliśmy właśnie ten. Awers, a tu mamy rewers, taką właśnie inskrypcję związaną, że to jest wydane na cześć człowieka, który kiedyś będzie wielki. No ale jak to bywa z pogrobowcami, bardzo często te rzeczy się nie spełniają, a medal jest niezmiernie ciekawy. No, na pewno bardzo ciekawe są medale związane z pocztem króli. Myślę, że takim bardzo ciekawym medalem jest tutaj ten medal, który prezentuje. Jest to, jest, to, jest to medal, na którym mamy Zygmunta Augusta. Jest to syn Zygmunta I starego i Bony. Oczywiście nie jest to oryginał, ponieważ oryginał został wybity w 1532 roku i mm, Oryginał znajduje się na pewno w kolekcji Hutenczapskiego, czyli jak ktoś będzie w Krakowie, polecam obejrzeć, jak to wygląda w oryginale, a to jest tak zwana kopia galwaniczna wytworzona w XIX wieku, ponieważ no, wielu ludzi chciało mieć poczet króli, a no nie każdy mógł mieć, więc powiedzmy musieli się posiłkować tego typu substytutem, jakim właśnie były kopie galwaniczne. To jest wiele lat w moim, już w moim zbiorze, było kiedyś w zbiorze mojego taty, więc jest to też taki medal, który, że tak powiem, długo ze mną będzie. Kolejny medal, który, który, który również pochodzi ze zbiorów mojego taty, jest to bardzo ciekawy medal ukazujący Władysława Jagiełło. Jest to seria króli, która była wydana przez znanego takiego mincerza Hol, Holzenhaus w każdym razie bardzo często się wraca do tego, tam były komplety, był cały poczet królia, tu akurat mamy tylko taką właśnie jeden egzemplarz. No i tu oczywiście jest tak zwane epitafium, czyli znowu to wiadomo, to jest rewers. Jest to tekst, który właśnie jakby to powiedzieć no, gloryfikuje Władysława Jagieł. No, ten pomysł, żeby pokazać medale, już od pewnego czasu się w mojej głowie gościł. Jednym z takich najciekawszych medali, które obecnie posiadam w zbiorze, jest na przykład ten medal z 1854 roku. On ukazuje Piusa IX. Jest to tak zwany papieski medal. Proszę sobie wyobrazić, że jeżeli jedzie się na pielgrzymkę do Rzymu i ma się audiencję, u papieża, no to w zależności od znaczenia gości to były tak zwane prezenty takie. Dzisiaj dostaje się różanic, dzisiaj się dostaje medali. Tutaj akurat w połowie XIX wieku Pius IX swoim gościom dawał tak wspaniałe medale, ponieważ to jest 1 trzecia kilograma w srebrze. Jest to wspaniały, piękny medal, ale za chwilę pokażę Państwu rewers tego medalu, który jest w moich zbiorach number one i uważam, że jest to mistrzostwo w sztuki medalierskiej. No tak jak wspomniałem, tu mamy awers z głową, a teraz proszę zobaczyć, mamy wnętrza, wnętrza kaplicy Sykstyńskiej, wnętrza Watykanu i tu jest no... Dla mnie oglądając gołym okiem, oglądając to przez szkło powiększające odnajduję coraz więcej szczegółów i to jest właśnie ta esencja, dla której warto zbierać medale. Także polecam Państwu również jako dział kolekcjonerstwa medalierstwo. Serdecznie dziękuję.